Co twoje zdrowie psychiczne ma wspólnego z twoimi jelitami? Mikrobiom, który mieszka w jelitach, może wytwarzać fałszywe neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, która sprawia, że widzisz wszędzie motylki i jesteś na wielkim haju. Jeżeli jest jej za mało z kolei, możesz zachorować na chorobę Parkinsona i coraz częściej mówi się o tym, że gdybyśmy zadbali wcześniej o mikrobiom osób z chorobą Parkinsona, prawdopodobnie nie byłoby aż takiej epidemii tej choroby. Twoje jelita mogą produkować za dużo serotoniny. Wtedy masz lęki, wtedy masz przyspieszone bicie serca. Wcale nie czujesz się z tym dobrze, mimo że serotonina to hormon szczęścia. Ale także może się zdarzyć, że jelita biorą udział w syndromie podkradania serotoniny. Wtedy będziesz oczywiście cierpiał na depresję. Wszystko, co dzieje się z twoimi jelitami, prowadzi do zaburzeń snu. Możesz dołączyć do Akademii Zdrowia Jelitowego i rozprawić się z tym problemem. Chcesz wziąć udział w moim kursie Jelita, korzenie zdrowia? Zapisz się na kurs przez link, który znajduje się w bioprofilu. Zapraszamy.